wracając szybko do Łodzi, do meczu z ŁKS-em, to takie spotkanie, na które czekaliście, które można powiedzieć, że wyszło tak optymalnie? No tak, chyba wyszło właśnie optymalnie, tak jak mówisz. Wiedzieliśmy, że potrzebujemy tego zwycięstwa i naprawdę sporo nas to kosztowało zdrowia, ale jak widać opłaciło się wybiegać ten mecz na mocnym tempie i dopisujemy 3 punkty. Dużo pozytywnych zachowań w grze, takie, które my nie lubimy, czyli wtedy, kiedy nie mamy tej piłki, ale to rzeczywiście było kluczem do tego, żeby zwyciężyć w Łodzi, a absolutnie z takim zamiarem tak pojechaliśmy. I analizując przeciwnika, wydawało mi się wraz ze sztabem, że to będzie najlepsza droga i cieszę się, że ona po prostu była skuteczna. Mamy drugą szansę, żeby w końcu wygrać przed swoją publicznością i na pewno zrobimy co w naszej mocy, żeby tak się stało. Wiemy, jak ta tabela jest spłaszczona i że będą decydowały detale na pewno. I tak jak powiedziałeś, dobra analiza przede wszystkim Tychów i do boju. Nie zdradzimy niczego tutaj, ani kibicom, ani trenerowi Tarasiewiczowi. Na pewno widoczne w naszej grze jest to, że jesteśmy elastyczni i zespół bardzo szybko łapie pomysł na kolejnego przeciwnika i potrafi to realizować. Dlatego ta elastyka na pewno też będzie potrzebna w następnym spotkaniu. Na pewno trener coś przygotuje specjalnego na ten mecz i zaraz właśnie mamy analizę i dowiemy się, jaki mamy plan na ty. Wydaje mi się, że tu każdy zespół jest wielką niewiadomą i wszyscy potrafią naprawdę sprawić sporą niespodziankę w tych meczach i nie patrzymy to, że ty są jakąś większą zagadką, tylko po prostu przystępujemy jak do każdego meczu w tej lidze. Kibice pytają o dwóch zawodników, dlaczego ich nie widzą na boisku, Krzysztof Kiercz i Leandro. Jak to możemy wytłumaczyć? No Krzysiek Kiercz to na pewno kontuzja i to go eliminuje z tego, że nie jest z nami podczas ligi, ale dochodzi już do siebie, w przyszłym tygodniu wejdzie już pełne obciążenia z zespołem. No, Leandro, normalna, uczciwa rywalizacja z Christianem Göttingerem.